Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy i w tym motocyklowym stylu zapraszam was na kolejny odcinek z Days Gone'a. Słuchajcie, znowu odwiedzamy nowe regiony, nowa część mapy nam się troszkę tu odblokowała, więc zobaczymy, czy znajdziemy to, czego tak bardzo poszukujemy. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Ej, aha. Oh shit. Dobra, musi gdzieś tutaj być, czekajcie, bo ja już widzę, co tutaj między innymi jest i co mnie denerwuje tak bardzo. Jasno cholera, nieśmiertelny czarny gołąb. Co jest grane? No musisz, ej, jakie to jest cholerstwo wytrzymałe. Ej, wiecie co? Nie mam kuszy, ale w sumie po co mi kusza, skoro mam mimo wszystko mołotowy. Wiem, że to jest taka mniejsza oszczędność, ale no zawsze mogą się troszeczkę przydać, nieprawdaż? Dobra, dawaj to. Oh shit! Jezu, ja się tutaj patrzę na... Wiecie na co? Na ptaszory. A tutaj to mnie atakuje. Ptaszysko mnie zaatakowało jedno, no dobra. No dobra, spokojnie. Oh shit! Dobra, zestrzał to, pięknie, udało się. Tyle dobrego. O, i kolejne już chciało mnie tutaj, wiecie, zaatakować z daleka. Jak zwykle ptaszy dużo. O, jak pięknie, zdjęte. I dawaj, jeszcze jeden. Zdjęty. Dobra, nie wiem, czy jest ich więcej, czy nie. Blisko gniazda. No, blisko. Tu jest dużo gniazd. Czekajcie. Jak ja to mam rzucić? Pytanie dnia. Chyba dobrze. Tak mi się wydaje. Pali się, nice. Znaleźć te rzeczy dla Weavera. No, rzeczy dla Weavera, spokojnie. Jak tutaj mamy od razu, wiecie, więcej gniazd, to wszystko można... O, shit! Który ptak chce... O, shit! Tak, nie chcę zaatakować, nie wiedziałem już, który. Ale znaleziony, dobra, załatwione. Jasna cholera, dużo tego tutaj jest. Zaraz pozbieramy te trofea. Ale jejku, masakra. Dobra, jeszcze puma. Puma. Widzicie, z czym ja się tutaj zmagam? Masakra jakaś. No w jakimś obozie, no easy, w każdym obozie się przyda. Kto by nie zjadł sobie takiego porządnego mięsa z pumy, co nie? Kurde, no dużo tych ptaszysk. Aż głupio. O, dobra, zestrzelone. Aż trzeba uważać. Smród gniazda, musi być gdzieś tutaj. Dobra, no i musi być gdzieś tutaj, czyli mamy już oznaczone kolejne? No nie, tak nie za bardzo. Dobra, wiecie co, chodźmy. A jest już. Uuu, tu jest dużo gniazd, jejku, jak ja tego mogłem od razu nie zauważyć. Czekajcie, jak to rzucić dobrze? Jak to dobrze rzucić? Dobra, na pewno w ten sposób. Które się spalą. Oh shit. No, super, że to mnie jeszcze, wiecie, że one mi nie wydziobały, kurcze, oczu. To jest jakiś cud. Czuję smród. Dobra, dawaj. Cholera, nie trafiliśmy. Gniazda są, spokojnie. Bo ja nie wszystkie spaliłem. Oh shit! Ej, czekajcie, bo za blisko latają mnie. Dobra, dużo gniazd. Jejku. No wiedziałem, jednak bełty. Jejku, za każdym razem to mówisz. Ile tego jeszcze? Dobra. Nie dziwię się, że ich tutaj tyle lata. Skoro gniazda na każdym miejscu. Dobra, na pewno jest jeszcze tutaj. Jejku, tutaj. Oh shit! No pięknie. Auć! No, żeś mnie musiał. Ej, chyba się zbagowałeś, ptaszku, bardzo dobrze. Bardzo dobrze się troszeczkę zbagowałeś. No dobra, czyli ostatnie miejsce tutaj. I mam nadzieję, że jakoś to ogarnęliśmy. Dobra, gniazdo zniszczone, strefa lęgowa ogarnięta. Dobra, już widziałem, czemu mam się tutaj przyjrzeć. Czemuś, co jest tutaj. Tu, gdzie zginął jeden z tych czarnych gołębi. Dobra. A, bo to jest 1/7, dobra. Dużo tego do znalezienia niestety, ale dobra, leży wszędzie, widzę. No troszkę więcej, nie? No na luzie, jakoś to ogarniemy, dobra. Tu nieco więcej, może jeszcze jakieś nowe gniazda by się przydały. Tu jest trochę. Ogarnąć, o, bandaże, nice. Czy tu coś jest? Jak to wyjedz? O Jezu. Jeszcze odrobina. Jeszcze gdzieś jest wyjedz, ale może nie spotkamy. Co nie? Może się uda. Nawet nie wiem, gdzie ty, Dikon, tak widziałeś tak szybko tego wyjca. Co? Jakie płonie... What? Dikon, już nie palimy gniazd, spokojnie, nie podniecaj się tak. Nie wiem co, płoń dziecinko, ten tekst. Dobra, tu jest kolejny. Jeszcze tylko dwa, muszę tutaj być blisko, wiecie, gdzieś blisko tego.
Może bardziej przy drodze. Albo w tym miejscu. No nie wiadomo, tu jest taki dość... O, coś tam jest. Coś tam jest. Coś tam przez chwilę widzieliśmy, prawda? Muszę być blisko gniazda. A... O, dobra, 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 dobra. Akurat mam jeszcze jeden do rzucenia, więc... YOLO. Kurde. Shit. Dobra, ale spaliliśmy. To się liczy. Prawda? Tak, gniazdo zniszczone. Super. Super, super. Ważne, że się udało. Przy okazji nie wiem ja ile tych gniazd rozwaliłem. Z 4. No tych gniazd to jest i tak więcej znacznie. No ale przynajmniej troszeczkę bardziej czysty ten teren. Cholerne krzykacze. Gdzie ty widzisz jakieś krzykacze? Te sprawy. Zaraz, a może gdzieś tam dalej muszę się wybrać. A, tutaj jest ludzie. Dobra. Jejku, było tak blisko, a ja nie zauważyłem. Znaczy blisko, na pewno tu jest jedno. Bo już się wyświetla, tak jest. Dobra. Ale tu już nie było z tej strony. No nie, bo tutaj to mi pokazuje znowu to, a tego mam na maksa. Czyli dobra, jeszcze tylko jeden, no. A, może być tu... Czekajcie, to nie jest tam gdzieś na górze? Chyba tak, tylko jak ja mam się tam dostać? Czy ja mogę się tędy wspiąć jakby? Ej, nie mogę się na to wspiąć, czy coś w tym stylu? A, może po tym mogę przejść, czy tak nie za bardzo, czy to nie o to chodzi? A może? Shit, powiem wam, że... No nie wiem, mam wrażenie, że... A może tam nic nie ma na górze? Nie, dobra, możliwe, że tam wcale nic nie ma. Dobra, nie wypsniemy się tam. Czyli jeszcze gdzieś to pominąłem, a to pewnie jest w jakimś takim oczywistym miejscu. W sumie to szedłem wzdłuż tego, jak ta ciężarówka jechała. I teoretycznie ten polistyren gdzieś tu powinien być. No tutaj jest, nie, to nie jest to. Noż kurde. Weź tu szukaj takiego. O, dobra, no przy samej drodze był, to super. To powinno wystarczyć. Zaznaczę. No powinno. Ludzie, oh shit. Dobra. W ogóle mam wrażenie, że... A te wilki, a dobra, wilki tam wiecie, z jakimś zombiakiem się bawią. Dobra. Będziemy się zwijać, ale za chwilę. Bo szczerze mnie ciekawi, czy coś tu jest jeszcze do ogarnięcia. Czy tu jest po prostu... Ej, tu jest jakaś wyskocznia. Tu jest jakaś wyskocznia, wiecie co? Sprawdzilibyśmy, czy... A, i tu jest chyba punkt Niro! Ale to właśnie możliwe, że trzeba przeskoczyć, znaczy punkt Niro, teren badań Niro. Dobra, dawaj, rozpędzamy się i teraz Nitro. Czuję, że tutaj jest, że tu wystarczyło albo i nie przeskoczyć. Dobra, 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 dobra. Poczekajcie, wszystko ogarniemy. Gorzej jak to jednak po tamtej stronie jest. Ej, serio, to jest... A nie, to jest tam na dole! Dobra, tylko pytanie... jak ja tam mam bezpiecznie zejść? Tak, żeby się nie zabić. Dobra, tu chyba mogę po prostu skorzystać z tej rzeczki. Tak mi się wydaje. No proszę, jak tutaj łatwe do zdobycia. Co tutaj jest? Czekajcie, aż sobie zobaczę. Dobra, teraz damy w kondychę. Na pewno działa. Dobra, czyli dajemy tym razem w kondycję. Niech się znowu kondycja ze zdrowiem wyrówna troszeczkę. A ty bym powiedział, że pomyślał, że w takim łatwym miejscu coś znajdziemy. Już czuję się silniejszy. I dobra, sprawdź ten rejestrator. Z obszaru 812. Most na 97. Od czasu poprzedniego szczytu o 8 rano, 3 dni temu, kolejne 8000 Homo sapiens mutans turba przeszło przez most. Duża ta hurta. Wiesz, ilu ludzi mieszkało w Kalifornii przed tym wszystkim, kapralu? Pojęcia nie mam. Ponad 39 milionów ludzi. Przy założeniu, że połowa z nich zginęła. Nieważne, czy z powodu wirusa, czy z ręki swych uprzejmych i troskliwych bliźnich. To ile nam to daje? 20 milionów Homo sapiens mutans plus minus? Nie za bardzo łapię, do czego pan zmierza. Zmierzam do tego, że 10 tysięcy ludzi to kropla w morzu. Zanim to się skończy, będą dziesiątki tysięcy, setki tysięcy, miliony zarażonych, którzy ruszą tą autostradą jak wściekłe stado krwiożerczych pingwinów podążające krwawym szlakiem. Posadzę! Sir? Nieważne, kapitanie. Zresetuj czujnik ruchu. Nie właśnie w drogę! Chyba osoba z Nawalnie miał rację. Wciąż mamy mnóstwo turystów z Kalifornii, tyle że teraz są jakby bardziej niedojedzeni. Przynajmniej już tak. Oh shit, dobra ludzie, doszło do dość problematycznej sytuacji. Trafiliśmy na dość nieprzyjemne kurde stworki, ale dobra, mamy spokój. Chciałem tutaj trochę jechać i to sprawdzić, no, jak widać w Kalifornii dużo
Dużo wrogów może nadejść stamtąd, znaczy o ile już nie nadeszli. Dobra, muszę dostarczyć polistyren, ale na razie chciałem się zorientować, czy nie znajdę tu jakiejś szybkiej podróży. Na pewno znajdę jakąś dodatkową drogę, która odblokuje mi nieco. Więc dobrze jest. Ciekaw jestem, czy w tym miejscu, bo taki wiecie, myślałem, że to jest jakiś obóz, że może ktoś tu będzie. Wtedy bym im ściągnął prosto na nich. Niezłe niebezpieczeństwo. O, nafta, super. To też się przydam. Czy tutaj coś jeszcze jest? Tak, wiecie, przyszedłem odwiedzić, ale raczej już żadnych lokatorów tu nie spotkam, patrząc po tym, jak to wszystko jest zniszczone. Raczej ktoś tu wcześniej już był. Jejku, te napisy robią swoje. Takie wiecie, człowiek czuje to przerażenie. Dobra, nie mam niestety, i jeszcze jest taki ból, że jak uszkodzę motocykl, ale dobra, nie jest mocno uszkodzony. Jakbym uszkodził, to niestety nie mam złomu przy sobie i tego nie naprawimy. Ale dobra, problemów aż takich strasznych nie mam. To jest najważniejsze, tak jest, wyjechać z takich wąskich uliczek to nie prosta sprawa. Dobra, jedziemy tą nową dróżką, którą mi wyznaczyli. Kto wie, może znajdziemy jakiś, nie, na punktu szybkiej podróży to raczej nie znajdę, ale sobie... Oh shit! Uwaga, dzikie zwierzęta! Jelonki. Nie trzeba się już przejmować ruchem ulicznym. O cholera, ludzie, horda, coś czuję, no. Brawo ja. Mam dziwne wrażenie, że tu jest horda. To jest horda? Dobra, nie wiem, czy to jest horda na 100%, ale czuję, że to jest chyba horda. Dobra, nie zamierzam tego miejsca odwiedzać. Tyle wiem na pewno. Może coś ciekawego będzie w mobilnej jednostce medycznej. A może? Kurde! Dobra, załatwieni. A jeszcze mobilna jednostka znaleziona. Tyle radości. Dobra, załatwieni. Mam cię. Okej, i widzicie? Wiedziałem, że warto tutaj zajechać. Wiedziałem, że coś znajdziemy fajnego. Przy okazji to będzie mobilna jednostka, to też jest, wiecie, szybka podróż zawsze do aktywowania, więc dobrze jest i to jeszcze za dnia. Tutaj byłem. To w ogóle same plusy. Co tutaj mamy? Co to jest w tej skrzyneczce? Puszka. Aha, no to na bogatości, nie ma co. Ale więcej nafty, więc się cieszę. Dobra, musimy włączyć zasilanie. A, jeszcze zanim włączę zasilanie, to już muszę patrzeć, wiecie co, na te przeklęte głośniki. No niestety trzeba się nimi zajmować. Ale może znowu mi się uda, tak wiecie, perfekcyjnie to zrobić, że całą resztę rozwalimy. Dobra, tu jest na pewno paliwo. Dobra, tyle radości. Weź już to podnieś. Dobra, jest... Ej, mam wrażenie, że słyszę bardzo dużo zombiaków. Ej, one chyba z tamtej strony. Ej, mam nadzieję, że one tutaj nie idą. Mam nadzieję, że horda tu nie idzie. Oby. Czekajcie, mamy paliwo. Dobra, już zacząłem się. Dobra, tam jest jeszcze jedno. Gdzie ja to muszę podłączyć przede wszystkim? Bo muszę wejść tutaj jakoś, tak zgaduję. Tak. Na pewno gdzieś tutaj. Czy znajdziemy coś jeszcze interesującego? Na przykład choćby jakiś głośniczek. Choćby głośniki, to zawsze taki mały bonus, jak to znajdziemy. Coś do rozwalenia. Tu nic nie ma, żadnych głośników. Tutaj też nie ma. Widzę ich zdecydowanie za mało. Naprawdę, zdecydowanie za mało głośników widzę. To nie jest dobry znak. Dobra, rozwal to, pięknie. Jeden z głowy. Tutaj dużo chyba też jakiś... O nie, no ta nafta teraz, to naftę. To ja naprawdę dużo tego zdobywam. W ogóle dużo wszystkiego. Dobra, zbierajmy. Dobra. Co my tu jeszcze znajdziemy? Głośniki na pewno będą też z drugiej strony. Tu znowu nafta. Ja cię kręcę, ale tego wszystkiego dużo. Super. I co, to też zamknięte pewnie? No niestety, Deacon, widzisz jak jeżdżycie. Ale mi się wydaje, że jak przejdę jakoś tędy, to może... Może tam do... No tutaj też jest chyba przejście, też powinni... No jasne, i tyle problemów. Od tej strony to pewnie już mogę to otworzyć bez problemu. Zaraz się przekonamy. Czy od tej strony już wiecie, na przyszłość, żeby... A nie, dupa. Nie da się, to nie da. No dobra. Nie, to nie, że tak powiem. Bo teraz się trochę boję, że jak zapomnę o jakimś głośniczku, to my tutaj naprawdę jakąś hordę zwołamy. Szczególnie, że ona jest na pewno gdzieś tu w pobliżu. Co tu mamy? Znowu coś fajnego. Na dach mogę się dostać. Tu mogę sobie was przeszukać. No ale to wciąż takie małe bonusy. Bardzo małe bonusy. Czy jak wejdę tutaj na górę, to coś znajdę? Co ja muszę tu aktywować tak właściwie? Muszę znaleźć, wiecie co, ten nasz generatorek. Ale jakiś chyba ślepy jestem dzisiaj, bo nie widzę go na tym, na tych terenach. No serio, no przecież tu go nie było. Tutaj też... A jest tutaj, dobra.
Dobra, 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 już go widzimy, słuchajcie. Już wiem, gdzie to trzeba zaczynać. Dobra, bierz tą. Też się nada. Paliwa, jak widać, pod dostatkiem. Biegnij z tej strony. Może więcej nie będzie trzeba. No i mówię, no trochę się cykam znowu o te głośniki. Bo jak horda to usłyszy, to wiecie, no tym razem nie widzę siebie w walce z hordą. Mamy tutaj co prawda jakieś granaty. O, tej bomby rurowej nie można tworzyć. Ona jest naprawdę dobra. Ona jest okej. Okay. Niepotrzebnie to wziąłem. Dawaj tutaj, o. Tutaj to mamy. Nie przechodziłem koło niego. Teraz jesteśmy, no to... No to jazda. No to jazda, dokładnie. No to jazda. Jazda, jazda, jazda. Dawaj. Pięknie. I aktywuj. Zaraz się przekonamy, ile jeszcze głośniczków aktywnych zostało. Zielone światło, to no oczywiście, że coś zostało. Tak, zawsze dobrze, ale... Jeden głośnik i to jeszcze jak na złość tam, gdzie ta horda jest mniej więcej. Kurde. Bardzo niedobra muzyczka. Kurde, gdzie to jest to dziadostwo? Ej. Oh shit. Ej, gdzie to jest do cholery? Dobra, tutaj. Horda! No ja wiedziałem, że to się tak zakończy. Ja wiedziałem, że to się tak zakończy. Jezu, otwieraj to, otwieraj to. Shit! Dobra, nie, nie, jak mnie horda... Jak horda tu podejdzie, to mój koniec. Dawaj, 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 dawaj. Jasna cholera, nie tego chciałem. Jest źle, dobra, słuchajcie, ja już chcę mieć to miejsce po prostu uzupełnione. Weź zamknij, 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 zamknij. Zamknij to. No jasna cholera, nie możesz tego zamknąć? Czekajcie, no mamy przeklapane, nie mogę stąd wyjść. No jaja sobie robicie, prawda? Zamknij te drzwi. O Boże, dobra, jeszcze powiedzcie mi, że tutaj to nie jest ten budynek. Dobra, jest na pewno to, świetnie. Dobra, to jest ten budynek, okej. Masakra. Dobra, mamy to na szczęście. Hu. Wiecie co? Zainwestujemy w zdrowie. Czuję, że może być mi potrzebne, kiedy będę próbował dostać się do motocykla. Diamond Lake znowu wzrasta. Super. Jasna cholera, powiem wam, że trochę się cykam. No po prostu cykam się, bo nie możemy. Chyba jestem za daleko. Ej, nie jestem za daleko. Dobra, nie wiem, czy horda sobie poszła, czy co, ale mogę użyć szybkiej podróży. Jejku. Ale na serio, zawsze ten jeden głośnik tam nas zmyli. No i widzicie, no prawie by ten głośnik nam tutaj, kurczę, wysłał tutaj całą tą resztę. Masakra jakaś, masakra. No ale cóż, cóż, jakoś to wszystko przeszło, co nie? Obym. Ojejku. No zobaczymy. Zobaczymy w ogóle, jak tutaj zareaguje pan ten doktorek. Ej, 4%! Ej, wpuśćcie mnie! To nieźle. 4% paliwa, no na bogatości. Tam w Diamond Lake wzrosło nam jeszcze bardziej. No, dobra, dojedziemy tyle, ile się da. Kurde, na oparach jadę. Ale dobrze, że udało mi się na szybką podróż, bo powiem wam, że byłyby problemy z wydostaniem się stamtąd. Cieszę się, że jakoś to nam się jednak udało, co nie? Pięknie, no dosłownie. Zobaczcie, ile paliwa zostanie. Ile? 1%! Nie no. Deacon, kapral St. John. Dobrze was widzieć. No, was też. Dobrze, że mogę sobie tutaj trochę zainwestować w to. Super. Na razie, kapral St. John. Okej, dostaliśmy kolejny punkt umiejętności. Powiem wam, że od razu już to sobie ogarniemy. No patrzcie, o, już tak mi się wydaje, czekajcie, że w skupieniu w zdrowiu można chyba maksymalnie 2 razy dać jeszcze ulepszenie. W kondycji to jeszcze pewnie łącznie 3. Czyli 2 stamtąd, 4, 7. Chyba jeszcze 7 jednostek Niro, żeby mieć maksa. Potrzebne nam. Dobra, dajemy sobie teraz umiejki. Z umiejek co tutaj zainwestujemy. Ostatnio szedłem mocno w tą walkę w zwarciu. Ale może damy sobie jakąś znowu wstrzelanie. Tu wstrzelanie jeszcze jest to, że zabicie w głowę przywraca ci trochę zdrowia. Dobra, zainwestujmy w to. To może być dobre.
To może być dobre jak najbardziej. Skraca czas przeładowania. O, to też sobie trzeba będzie zainwestować. Ale na wszystko przyjdzie pora, co nie? Dobra, uzupełnijmy jeszcze. Kurde, ten jak mnie ładnie wita. Sierżancie, jak tam? No właśnie, jak tam, sierżancie? A, chyba nie jest zbyt rozmowy, chyba nie chcę dużo mówić. Jejku, ten to tylko za każdym razem jak kupuję, tak, warto ulepszyć sobie. Że tylko wydawać lubię, no trzeba czasami, stary, trzeba. Dobrze, że mogę sobie te granaty kupować. Tobie stanę się miliarderem, co? Miliardererem. Cię gryzą w kieszeni, czy co? No, podobają mi się jego teksty, nie ma co. Dobra, granaty zawsze się kiedyś mogą przydać. Nie tylko na hordę pewnie. Trofea. Chcesz zdać jakieś trofea? No, zdam, ale nie mam ich jakoś dużo, niestety. Niezła zdobycz. No, niezła, tylko 72, mało. Dobra, chodźmy tutaj zobaczyć, co Weaver ma nam do powiedzenia. Co on tak właściwie tworzy? Może czegoś się dowiemy. Hej, mam ten baziew, o który prosiłeś. A, dobrze, dobrze. Postaw to gdzieś tam. Podaj mi kawałek. Okej. Nieźle. To jak się sprawy mają z porucznik Whittaker? Co masz na myśli? Bo widzę, że się tu ciągle kręcisz. Odwalasz dla niej sporo roboty. Tak, ja tylko robię swoje. Jasne. Pewnie, ja też próbowałem ją poderwać. Kiedy tutaj przyjechałem. Mówisz? O tak, chłopie. Kobitka ma zajebisty tyłek. Bo ja lubię tyłki. Sam rozumiesz. Jasne, jasne. I jak ci z nią poszło? Nie za dobrze. Raz rzuciła mnie na glebę, chciała złamać mi jebaną rękę. Słuchaj, musisz się pilnować. To naprawdę ostra niunia. Ja będę o tym pamiętał. A to wszystko? Tak, ale weź to i za mną. Kobitka ma niezły tyłek. No to nieźle określił Sarę, co nie? Polistyren to węglowodór aromatyczny, a benzyna składa się z prostych węglowodorów alifatycznych. Spróbuj to chociaż wymówić. No, tak czy siak. Mieszając te związki, rozbijasz łańcuchy molekularne w pojedyncze wiązania kowalencyjne. Tak, no wszyscy to wiedzą. No, powiedział to tak łatwo i zrozumiałe, że każdy na pewno by ogarnął. Dobra. To, mój przyjacielu, jest Mołotow z napalmem. I tak właśnie wygramy tę pieprzoną wojnę. Jak dopracuje formułę, to będzie się fajczyć mocniej niż palnik acetylenowy. Wiesz, jaka to moc? Tak, w sumie to nawet wiem. Robiłem w warsztacie. To wszystko? Tak, wszystko. Jest spoko. Tak, kurwa, blisko. Bum! Będziemy wysadzać i palić! Skopiemy im dubska! No proszę. A, czyli to będę miał mocniejszy Mołotow już wkrótce. Dobra, 43% porządny wybuch, okej. Okay. Trochę się działo. Udaj się na miejsce, to tylko formularz. I do kogo? Znowu do niego? Kurczę, znowu do niego? Co, już myślałem, że Sara nas gdzieś tutaj zawoła, ale nie, to chyba nie namiot Sary, tylko właśnie tego Weavera. No ale dobra, widzę, że dla niego też warto zbierać te materiały. Wiecie, może się przyda, będziemy mieć potem potężniejszą broń. To byłoby coś naprawdę kozackiego. Sara? Tak, weź może połóż to na bracie. Okej. Okay. Ja przepraszam. Po prostu czasem za bardzo się tym wszystkim frustruję. Ja tam nie wiem. Przyszedłem tu tylko po następny formularz. A wiesz co? Tym razem nic nie dostaniesz. Co? Czemu? Bo tym razem idę razem z tobą. Idziemy. O kurde! No proszę, Sara chce się z nami wybrać. To może być ciekawe. No dobrze, żołnierzu. Zobaczymy, czy za mną nadążysz. Tak, pewnie. Kiedy ostatni raz wybrałaś się na zewnątrz? Znaczy, no wiesz, do syfu. Ej, robiłam kursy zaopatrzeniowe jak wszyscy. Chociaż przyznaję, od ostatniego minęło trochę czasu.
Masz w ogóle motocykl? Mam, ale... tym razem chyba zabiorę się z tobą. Wtedy nie będzie obawy, że się rozdzielimy. Tak, przy pani. Przestań z tym... A czy ty byłeś może wewnątrz Arki? Znaczy w jaskiniach, tak. Jak tylko przyjechałem, zostałem po królewsku oprowadzony przez samego pułkownika. Daj spokój, nawet ty musisz przyznać, że gość ma wizję. No wiesz, wszystkie te zapasy, przygotowania, oszczędzanie na wszystkim. No dobra, przyznaję. Ta wyspa to cholerna forteca. Nic nie dostanie się do środka bez zjebanej bitwy. Dokładnie tak. Wow, fajna miejscowa. Widać tę, no, kobiecą rękę. Tak. Praktycznie tu nie zaglądam. Większość nocy spędzam na pryczy w laboratorium. No popatrz tylko, to ogarnie sprawę. To prezent od Mata, kiedy się zaciągnęłam. Mata? Pułkownika. O Jezu, co ty, Deacon, to tylko spluwa. Aha, czyli do pułkownika mówi po imieniu. O, jak się ubrała bojowo. Czekaj, chodźmy tędy. Chciałabym ci coś pokazać. Jestem tuż za tobą. Kiedy przyjechałam, bojówka zdążyła ściąć prawie wszystkie drzewa. Poprosiłam Mata, pułkownika, żeby jedno zachował. Serio? Ale czemu to? Po co? Pamiętasz ten weekend, kiedy przyjechaliśmy tu do Crater Lake? Jak już byliśmy małżeństwem? No, tak. Pamiętam. Bo kojarzę, że myślałam, kiedy wybuchła Góra Mazama, ile będzie trwało, aż lawa ostygnie, uformuje się nowa ziemia, a drzewa odrosną. Kiedy będzie po wszystkim, kiedy opuścimy tę jebaną wyspę, chcę, żeby zostało tu chociaż to jedno drzewo. Słuchaj, tych ludzi takie rzeczy gówno obchodzą. Ja widziałem z bliska tę ich martwą strefę. Pułkownik bardzo chce wygrać tę wojnę, a im szybciej zrobi, co do mnie należy, tym szybciej przestaniemy wszystko wypalać. Okej, okay, no spoko. No drzewo ładnie się prezentuje przynajmniej. Spore, duże. Dobra, Sara, czekaj. Gdzie jest ten nasz motocykl? Tak, biegniemy, ale dobra. Chyba już do niego doszliśmy. Coś nie tak? Nie, nic, tylko... Nieważne. Trzymaj się. Tak, mocno. Pamiętam. Kurde, mam wrażenie, że między nimi, wiecie, to uczucie ostygło dość mocno. Słychać to po sposobie rozmowy. Na wschód stąd, obok autostrady jest budynek studium. Wiesz, który? Tak. Możemy pojechać południowym mostem. Będzie szybciej. Zgadza się. Okej. Okay. Ponad kilometr. Muszę coś zapytać. Te wszystkie rzeczy. Drożdże, krzemian. Po co mi to? Pracuję nad środkiem wirusobójczym. Jeśli wyizoluję wirusa, który mutuje komórki, mogę go zabić. Okej. Ale czy to by sprawiło, że ludzie by, wiecie, wrócili do dawnej formy? No, wątpię. Dość mocno wątpię, żeby to miało przywrócić, wiecie, ludzi z powrotem do tego, no nie wiem. Ale nie wiem właśnie, czy nowe wirusy w ogóle się tworzą, wiecie co? Mam wrażenie, że kiedy wybucha ta epidemia, to ona po prostu wybuchła i tyle. Mogę cię o coś zapytać? Potem się nie rozwijało. Po tamtej nocy w Farewell, powiedz, jak ci się udało wydostać? Miałem wielkiego farta. Kiedy federalni zniknęli, wszyscy, którzy przeżyli, zaczęli stawiać własne barykady i strzelać do wszystkiego, co się ruszało. Jakoś udało nam się dotrzeć do tego obozu dla uchodźców, gdzie myśleliśmy, że powinieneś tam czekać, ale obóz został zniszczony. Więc sprawdziliśmy w innych miejscach. Wszędzie to samo. Wszyscy martwi. Wszystko zniszczone. W ciągu tygodnia cała okolica zamieniła się w strefę wojny. Ludzie się zabijali o resztki jedzenia. Czasem po prostu mordowali się nawzajem bez żadnej przyczyny. Gdybyśmy nie trzymali się z Buzerem, pewnie żaden z nas by nie przeżył. Czekaj, to Buzer żyje? Gdzie on jest? Co się z nim stało? Tak, żyje, ale jest w jednym z obozów na północy. Nie może już jeździć, bo stracił rękę, ale no, tak, ciągle żyje. Bardzo się cieszę, ale strasznie przepraszam. W sumie trzeba było zapytać wcześniej. Nie przejmuj się tym. Okej, moja kolej. Słuchaj, to pewnie głupio zabrzmi, ale tamtej nocy w Farewell dałem ci pierścień mongrelców. Masz go jeszcze? Przepraszam, Deacon, taka zasada pułkownika.
kiedy pojawiasz się w obozie, konfiskują ci całą biżuterię. Przetapiają całe złoto i srebro i wykorzystują je do projektu Weavera czy czegoś. Zapomniałam o tym. Strasznie przepraszam. A nie, nie przejmuj się. Tak naprawdę to tylko głośno myślę. Już nieważne. Tak, tylko problem w tym, że pierścień nie został przytopiony, tylko go ma kapitan, co jest trochę dziwne. Okej, okay, zobaczymy jak to będzie. Dziwna sprawa moim zdaniem, dziwna sprawa. Byłaś tu już kiedyś? Raz. Przed... no wiesz. Dzień karier. Wzięli mnie do opowiadania o ekscytujących karierach w dziedzinie biochemii. Boże. Co? A nic, tylko... W sumie teraz mogłabym dać im wykład, z jak można przetrwać koniec świata. Chodź. Jak się przez to przebić? Może lepiej pojechać naokoło? Nie, zaczekaj. Mogę cię tam podsadzić. Czekajcie, gdzie my jesteśmy? A tu jesteśmy! Wiedziałem, że to miejsce w fabule na pewno jakoś się otworzy, bo tutaj to wszystko było zamknięte. I teraz na pewno, no, na live'ie próbowałem tutaj wbić, a nie potrafiłem. Dobra, gdzie ja mam ją podsadzić? Tutaj, dobra. Może mi jakoś, wiecie, otworzy przejście i potem będę mógł już tu wjechać i rozwalić te gniazda. Niestety wiem, że oprócz jednostki Niro są tutaj aż 3 gniazda, więc tutaj nawet może być jakaś horda niestety. Hej, uwaga na głowę! A co? A, bo zrzucisz coś, spoko. Dobra, powiem wam, że no i tak niepokojące tam sytuacje mogą się wydarzyć w tym miejscu. Bez wątpienia. Co to się kurwa stało? To jeden z najwcześniejszych obozów. Zbudowali go, zanim zauważyli, że hordy poruszają się głównie autostradami. Był zniszczony, zanim tu trafiłam. To miejsce to jedna wielka pułapka. No. Wiesz w ogóle, gdzie idziemy? Jak mówiłam, byłam tu tylko raz, ale wydaje mi się, że wydział badawczy jest na tyłach. No, już widzę naszych małych przyjaciół. No wiecie, tak dla pewności, któregoś sprzątnąć. Zawsze jeden mniej może zaskoczy, co nie? O, szlak, traszki. No dobra. O, poczekaj chwilę. Co jest? Wiesz, nie chce nam ściągać na głowy kłopotów. Nawet nie wiemy, co tam siedzi. Przecież wiemy, co siedzi. Banda jebanych traszek. Chodź, obejdziemy to. Serio? Co to? Ona boi się tych traszek, czy o co chodzi? Raczej nie przyjdziemy. Ktokolwiek tu mieszkał, porządnie poblokował wszystkie przejścia. Coś w tym jest. Ale traszki mogą nam w każdej chwili zeskoczyć na głowę, niestety. A może tędy? Chyba nie są zabarykadowane. Dasz radę je otworzyć? Czekaj, spróbuję. Chyba mi się uda. Zrobione. Udało się. Tędy. Wygląda czysto. Już idę. Wygląda, ale... Chodź, pomóż mi to przesunąć. O, to jeszcze trzeba przesunąć, zaczekaj. Tak? Okej. Okay. Czy od której strony? Czy od tej bardziej? Od której strony przesuwamy? No, chyba od tej. Jak ja mam to zrobić? A, musiałem chyba poczekać na Sarę, tak? No, co jest grane? No, chcę to przesunąć, kurczę. Chcę to... A, ja od tej muszę, dobra. Okej. Okej. Gotowa? Ruszamy. O kurwa, w tył. Jest. O kurwa. No. Dobra, to znajdziemy inną drogę. Nie, czekaj chwilę. Damy radę. Co? Damy radę. Jeśli oboje tam wejdziemy, to tylko pościągamy ich sobie na głowę, więc... Zaraz, a może... Może ty się wdrapiesz tam i zaczniesz mnie wtedy osłaniać. Ty załatwisz maruderów, a ja całą resztę. Myślisz, że to dobry pomysł? Tak, zawsze tak robię. Po prostu staraj się nie przerywać ostrzału, dobra? Deacon! Jak już przejdę, zabarykaduj się, okej? Jasne. No to będzie się cholera działo. Dobra, też sobie chyba postrzelam. Oh shit! Dobra, dużo ich tutaj jest, jak widać. Tak, dość sporawa. Nie wiem, czy nie muszę po prostu biec. Sara, weź ty mnie lepiej osłaniaj. Dobra, jakoś jej to idzie, ale... Kurde, no uważaj, strzelaj, kobieto, strzelaj więcej. Dobra. Tak, możesz już zejść.
Gdzie teraz? Jest czysto, troszeczkę. No, trochę roboty było. Dobra, pozbierajmy trofea. Zawsze parę trofeów więcej. Oj tam. Byłem w gorszych sytuacjach, uwierz mi. Wszystko było pod kontrolą. Te strzały ściągną tu kolejne. No, ale nas tutaj już nie będzie. To gdzie teraz? Myślałem, że to u nas na drogę. Całkiem nieźle zabarykadowali tę miejscówkę. Sprawdź, czy w ścianach nie ma żadnej dziury. Czegoś, po czym możemy się wspiąć. Dobra, sprawdzę tutaj. Sprawdzisz tutaj, czyli co? W tym miejscu? Mamy jeszcze jakieś straszki, czy coś? No jeszcze nie doszła, nie pytaj się, no co ona ma widzieć? Tyle to i ja widzę. Tutaj, tu jest otwarte okno. Gdzie jest otwarte okno? A, tutaj, dobra. Czyli ja ją muszę podsadzić, no w sumie wiecie, kobiety przodem. No dawaj Sara, dawaj. Znowu może nam troszeczkę pomożesz. Zrobisz jakieś przejście. Tak, udało się. No, wrzucisz coś? Poszukam czegoś. A, Sara! Czekaj! Szukam czegoś, co ci pomoże. O kurwa! Ojojoj! O kurwa! Jasna cholera! A szybko znajdź to, żebym mógł się wspiąć! Staram się! Dobra, rzucę im małe prezenciki. Niech trzymają. Kurde, przydałoby się przeładować najlepiej. Pozbądź się roju, dobra, przede wszystkim przeładuj. Dobra, jakoś poszło. To nie było takie trudne. To jest rój, nie horda. No już. Jak już tu jestem, to wiesz. Stwierdziłem, że sobie w sumie wezmę trofea. Nie było aż tak źle. Te granaty nam troszeczkę pomogły. A, dobra, zrzuciłaś już. Super, no to świetnie. Ale nie było tragedii znowu. No, groźnie to wyglądało, ale tyle. Czemu mi się śmiejemy? Nie mam pojęcia. A wiesz co... Przypomniało mi się, jak mnie namawiałaś, żebym wrócił do szkoły. No widzisz. No i w końcu ci się udało. Lepiej późno niż wcale. Okej, dzięki. Gotowy? Mhm. To jazda. To jazda, ale dobra. Gdzie iść? Może tym razem ja pójdę przodem. O, nafta, super. Tak, no to jak uważasz, jak chcesz, to idź. Zupełnie jakby wybuchła tutaj bomba. No, może i wybuchła. Chodź, wydaje mi się, że przejdziemy tędy. Nie otworzy się. Zacięły się. Czekaj, może ja... Nie, ja to zrobię, dam radę. Widzisz? Mówiłam. Widzisz? Mówiłam. Dam radę. Dobra robota. Dzięki. Oh shit. Dobra, to było jak dość straszne. Czy potrzebujesz tego sprzętu? Już prawie jesteśmy. Nie możemy się poddać tak blisko. Tak tylko pytam. No to już wiem, jak świrusy tu właziły. Ktoś musi się nauczyć lepiej parkować. Chyba czysto. Chyba. Kurwa. Więcej barykad. Dosłownie wszędzie. Ha, sprawdź budynki. Widzę budynek badawczy. O tam! Musimy tylko pokonać te bariery. No, pokonać bariery. Teoretycznie nie tak dużo chyba. Następne otwarte okno! O, dobra. No to super. No, patrzcie, z Sarą od razu łatwiej. Samemu to bym nawet tutaj nie wszedł. Znaleźć ci trochę szybciej coś do wejścia, wiem. Tak, jasne. Znowu jakiś rój. Albo co gorsze, horda zaraz ruszy. Dobra! Okej, zaczekaj. Tylko tym razem nie próbuj ściągać na siebie tylu rojaków, dobra? Jasne, chciałbym. Pewnie. Zobacz, co da się zrobić. Aha. Skurwysynu! Co tam się dzieje? Ej. Znajdź Sarę. Sara! Jak mam tam się dostać? Nie żartujcie sobie. Czekajcie, muszę ją jakoś... Muszę jakieś przejście znaleźć tam. Kurde. Nie. Jak ja mam się tam dostać? Ej, nie wiem. Ludzie, nie wiem. Mam ją znaleźć? A nie wiem, jak tam iść. A nie mogę sobie tego przesunąć? Dobra, mogę to chyba przesunąć. Tak, o to chodziło, dobra. Wytrzymaj, Sara. Już lecę. Szybciej. Cholera, boję się, że się spóźniłem. Nie wiedziałem, że to jest auto do przesunięcia. Od razu bym to zrobił, gdybym wiedział. Dobra, dawaj, wspinaj się. I dawaj szybko. Gdzie ona jest? Sara, jasna cholera. Gdzie ona jest? Do cholery. Sara, żeby jej się nic nie stało, no.
Nie po to jej Deacon tyle szukał, żeby teraz na wspólnej wyprawie, wiecie, coś się wydarzyło. Sara! Sara! Boże, o mój Boże, było ich strasznie dużo. I ciągle pojawiały się nowe. Już dobrze, naprawdę. Hej, chodź. Już dobrze. Idziemy, prawie jesteśmy. Ojejku, było widać w jej oczach prawdziwe przerażenie. Bez wątpienia. Masakra. Po prostu masakra. Tyle mogę wam powiedzieć. Dobrze, że przeżyłam, bo... No, spóźnilibyśmy się. Po prostu byśmy się spóźnili. Ale na szczęście nic się nie stało. Ojejku, jeszcze cały czas próbowała, wiecie, wcisnąć. To budynek badawczy. Tak, nie wiem, ale wygląda to, jakby ktoś pozamykał to wszystko od wewnątrz. Chodź, poszukamy jakiegoś wejścia. Dobra, będziemy szukać tego wejścia, ale wiem, że mnie za to znienawidzicie, ale skończymy w tym momencie z prostego powodu. Może tak, proszę. Dobra scena kończąca. Z tego powodu, że odcinek dzisiejszy jest już dość długi, więc nie chcę też nie wiadomo jak bardzo przeciągać tego. W kolejnym materiale dalej zwiedzamy ten obszar badawczy wraz z Sarą i obyśmy znaleźli to, czego potrzebuje, żeby posunąć jej badania do przodu. No ale to tyle na dzisiaj, więc zostawcie łapkę w górę oczywiście, subskrybujcie kanał, kolejny odcinek z Days Gone już wkrótce. Tak więc do kolejnego, do zobaczenia, cześć i czołem i na razie. Hej!